Pyta mnie Pani o historię znajomości z Jankiem Kelusem, no to, to jest prosta sprawa, no to są czasy, są młodzi ludzie, jeden trochę starszy, drugi młodszy, spotykają się na jakiejś prywatce, jeden yy, coś tam już działa w takim teatrzyku Salon Niezależnych, czyli ja, yy, ja Janka zaprosiliśmy, Janek potem czy nawet nie, to jeszcze nie, to bo wcześniej 67, no wcześniej. Gdzieś na jakiejś prywatce śpiewałem swoje pierwsze piosenki, które były jeszcze takimi żartami różnymi na temat cyrku, na temat domu starców, na temat kolejowej poczekalni. No i potem już tak przypadliśmy sobie jakoś do gustu bardzo. I nie wiem czemu. Ale Janek jest. Bardzo podobny do mojej matki świętej pamięci. W związku z powyższym w ogóle miałem czasami dyżewi, i jeszcze do dzisiaj mam. Stąd te moje takie wypowiedzi, że czuję, że się jakby był moim starszym bratem. No i sprawdzałem, na pewno go nie urodziła. No, i, no, ale żeśmy bardzo nawzajem sobie przypadli do gustu. No, i zaczęliśmy. On mi mówi, a to faj, a to tu mi coś po, potem mi zaśpiewał jakiegoś gałczyńskiego przez siebie zrobionego, i tak, tak, tak to wszystko ruszyło. Ja jakąś zrobiłem, to ja mu pokazałem, on jakąś zrobił, to mi pokazał, a potem powoli zaczęło się. No, on, on miał kłopoty w procesie taterników, siedział w więzieniu, więc, więc tych piosenek tej chęci uczenia się po prostu głównie gry na gitarze i folku, Pete Zeger, um, Woody Guthrie, Nagle się okazało, że jak zaczynają koleżków zamykać, no to te piosenki robiły się coraz bardziej drapieżne i żarty się skończyły i, i w ten sposób jakby przedzierzgnęliśmy się z, ze śpiewaków domowych na śpiewaków bardziej publicznych, klubowych, a jednocześnie to jakiś czas nasz przyjaciel Wojtek Makowski, pracujący w radio, wyrywał nagrę, czyli dowód na to, że Polak by i w kosmosu miał polecieć, gdyby mu dali dobrze pracować. On do Szwajcarii wyjechał i zrobił taki magnetofon, kudelski się nazywał. I z takim kudelskim Wojtek przychodził do prywatnych mieszkań i to wszystko rejestrował. I w ten sposób powstała taka później to już w ogóle po prostu dyskografia, znaczy fonografia która się stała podstawą do późniejszych także i w stanie wojennym wydawanych nielegalnych nagrań rozprowadzanych też pioniersko przez Janka najpierw taką kasetę wydał, w której prosił o przysyłanie pieniędzy, ludzie się bali przysyłać, wkładali mu pod wycieraczkę i uciekali no to, to, to on jest jakby pionierem sami z datu fonograficznego w ogóle chyba w Europie bo no nie, wcześniej słuchałem Galicza i różnych takich kaset zdartych, strasznie przywożonych z Rosji. Byliśmy jakby zarażeni tym, że trzeba sobie dawać radę poza, poza, monopolem, yy, poza mono, monopolem kulturalnym perolskiego państwa. A Janek w tym wiódł prym i wydawał jako pierwszy nielegalne swoje nagrania. No a do dzisiaj się spotykamy, przyjaźnimy. Czasem nas różni świat zewnętrzny, ale nie na tyle, żeby cokolwiek złego nam się przydarzyło między nami.